18. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostróda faktycznie była nadzwyczajna. Temat miejskiej komunikacji budzi spore kontrowersje, a braku porozumienia jak nie było, tak nie ma. Projekty uchwał, które przygotował pan burmistrz w dniu dzisiejszym, nie znalazły poparcia i zrozumienia wśród radnych. Większość radnych niestety odrzuciła projekty uchwał, co niestety pewnie zaskutkuje dalszym chaosem, że tak powiem, w kwestii komunikacji miejskiej. Co nagle, to po diable. Radni mają oczy szeroko otwarte i widzą, że decyzje podejmowane w pośpiechu są zwykle błędne i oczekują rozwagi od włodarza miasta, który być może z jakiegoś powodu jest w gorącej wodzie kąpany. Czym to jest podyktowane, nie wiedzą. Stanowisko radnych jest następujące. Oczekujemy od pana burmistrza podpisania umowy na dotychczasowych zasadach, tak jak ta umowa obowiązywała do końca grudnia tego roku, na starych zasadach, czyli ze stawką 5 zł. Umowa ta niestety została wypowiedziana przez pana burmistrza, nie przez radę. Podobne oczekiwania są ze strony pana wójta. Przewodniczący Rady Miasta Ostróda Jacek Dudzin podsumował przed dziennikarzami sesję. Światełko w tunelu niestety się nie pojawiło jeszcze. W tej chwili możemy mieć sytuację taką, co podnosiłem już na poprzedniej jeszcze sesji Rady Miasta, że w tej chwili ten pożar zostanie ugaszony, natomiast co nas czeka od stycznia przyszłego roku, trudno powiedzieć, my nie wiemy. Tak? Pan burmistrz nam nie przedstawia w tej chwili propozycji, one nie są w ogóle jeszcze w tej chwili przedmiotem rozmów z panem wójtem. Samorządowcom trudno o kompromis, a mieszkańcy są w kropce. Tylko patrzeć, jak ostrudzianie wezmą sprawy w swoje ręce.